Cześć! Dzisiaj zaprezentuję mikroskop cyfrowy firmy Andonstar AD206. Zapraszam na film. Urządzenie otrzymujemy w solidnym opakowaniu. Wszystkie elementy są porządnie zabezpieczone. Skład zestawu to ekran z mikroskopem, solidna metalowa podstawa z lampami, prowadnica mikroskopu, pilot, przewód do zasilania oraz do włączania i regulacji oświetlenia, śruby do mocowania, zasilacz oraz instrukcja. Urządzenie jest firmy Andonstar. Jest to firma założona w 2008 roku i jest producentem oraz sprzedawcą specjalizującym się w badaniach, rozwoju i produkcji mikroskopów cyfrowych. Zanim zaczniemy korzystać z mikroskopu, należy zmontować parę elementów. Mikroskop posiada soczewki klasy przemysłowej, posiada filtr UV oraz osłonę obiektywu, które chronią soczewkę np. przed kurzem czy wysoką temperaturą podczas lutowania i innych obserwacji. Wspornik, ekran LCD oraz podwójne światła LED można dowolnie regulować. Przekątna ekranu to 7 cali, czyli prawie 18 cm. Aby móc rejestrować obserwowane obrazy, należy zainstalować kartę SD o pojemności do 32 GB. Podłączamy zasilanie do monitora oraz do podstawy do zasilenia lamp LED.
W zestawie mamy jeszcze pilot na podczerwień. Baterię należy dokupić osobno. Ułatwi nam on obserwację oraz zapis obserwowanych obrazów. Wszystkie elementy zmontowane, przewody podłączone, możemy teraz uruchomić urządzenie. Po włączeniu możemy od razu zacząć pracę. Po wejściu w ustawienia możemy skonfigurować urządzenie dla własnych potrzeb. Rozdzielczość zdjęcia maksymalna to 4032 na 3024 piksele. Z kolei rozdzielczość zapisanego filmu to Full HD, czyli 1920 na 1080. Pilot posiada takie same funkcje jak przyciski znajdujące się na monitorze, plus parę dodatkowych funkcji, takich jak na przykład linie siatki, czy obraz czarno-biały, lub obracanie obrazu. Światło możemy regulować za pomocą przewodowego pilota i doświetlać dwiema lampkami, a także za pomocą lamp znajdujących się w mikroskopie. Obraz przedmiotów możemy dodatkowo powiększać cyfrowo do 8 razy. Aby móc zaprezentować możliwości tego mikroskopu, użyję igły z nitką. Powiększymy do maksymalnych rozmiarów ucho igielne. Opuszczamy maksymalnie mikroskop w dół, po czym regulujemy ostrość.
ucho igielne zajmuje cały ekran. A tak wygląda nagrany obraz na karcie SD. A teraz zobaczymy, co znajduje się w tej pajęczynie. Obraz z tego mikroskopu jest bardzo dobrej jakości, jest wyraźny, czysty, dobrze odwzorowuje barwy. I jeszcze jedna próba. Zobaczymy, jak wygląda przymiar oglądany za pomocą mikroskopu. Maksymalne powiększenie tego mikroskopu to 200 razy. Z tym, że jest to powiększenie optyczne plus powiększenie cyfrowe. Na tym przykładzie możemy zaobserwować, że 1 mm zajmuje cały ekran, a szerokość ekranu to około 15 cm, czyli 150 mm. Powiększenie w tym przypadku wynosi około 150 razy.
Mikroskop ten doskonale sprawdzi się podczas obserwacji przyrody nieożywionej i ożywionej, podczas prac przy elektronice, w jubilerstwie oraz wielu, wielu innych dziedzinach. Dobre oświetlenie mikroskopu sprawia, że obserwowane przedmioty wydają się być w 3D. A oto przykłady obserwacji zarejestrowane na karcie SD. Podsumowując, mikroskop firmy Adonstar AD206 to bardzo porządnie, solidnie wykonane urządzenie do obserwacji. Mikroskop ten można kupić w sklepie AliExpress za niecałe $90. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!